Cześć, z tej strony DDX i dzisiaj Wam chciałem powiedzieć trochę o Demichał 120. Dużo osób mi pisało pod vlogiem 132, że reklamuje złodzieja. Podaliście linka do filmu, kradzież filmów na YouTubie, to codzienność i podaliście filmik, no już ma, nie wiem ile oświetleń, 133, nie za dużo, więc dużo osób do tego nie doszło. Pokazaliście, że on ukradł żniwo też 18 z pompą wielkopolskie, a ukradł to, zaraz zobaczycie. Moarejt Agral. Z zeszłego roku podobno. Ukradł i nazwał jako w tym roku. I ja postanowiłem to sprawdzić. Pisałem do niego. Powiedział, zaraz wam powiem co dokładnie. Muszę telefon blokować. O, karteczkę wsadziłem tu w tym miejscu, żeście nie widzieli jego nazwy. Napisałem tak, raczej ci usunął, znaczy. Siemka, jesteś nieuczciwy, ja cię reklamuję, pomagam ci rozkręcić kanał, a ty robisz takie coś. Już około 15 osób napisało mi, że ty kradniesz filmy, nawet już jest film na YouTubie, że jesteś złodziejem. Napisałem mu, że raz, dwa straci widzów, tak dalej. On napisał elo. Poznałem takiego jednego z FB. Napisałem do niego, czy by mi polecił kanał. On napisał mi, że nie ma sprawy. Polecił mi, chyba wbiło 20 subów. Potem chciał, żebym zrobił zrzut ekranu, zrobił, a potem powiedział mi, żeby mu podał e-mail i hasło. Dobra, po 2 dniach zgodziłem się i do tego, i do tego te filmy są kradne. Kradnie. Czyli on kradnie od kogoś i na moim kanale stawia te kradzione filmy. I ja nie wiem co zrobić, jak tak dalej będzie to, ja nie wiem, stracę widzów, pomóż mi, ja ciebie nie kłamuję, przecież ty mnie reklamujesz, dzięki, spoko jesteś. Napisałem, spróbuj zmienić hasło, a jak nie wyjdzie, to usuń kanał. Dużo widzów do mnie pisze, żeby coś z sobą zrobić, bo inaczej ja stracę widzów. Aha, ale ja nie mogę usunąć kanału, kolego od nowa bym musiał go budować, rozwijać, a ja nie chcę. Od nowa go zbudujesz, ale uczciwie, ja wszystko na vlogu wyjaśnię, co ci się stało i ci pomogę. Wtedy raz, dwa wbiją ci suby. Dobra, kolego, ja napiszę do niego, żeby do ciebie nie pisał, podaj ich nazwę kanałów. Nie mogę anonim. Jak coś z tym nie zrobisz, to usuń kanał. Radzę ci to zrobić. To ja ci, co ci się wkradnę konto, będę mu groził, a jak nie, to chyba usunę kanał. Moi widowie chcą, żebym nagrał vloga i powiedział, że kradniesz filmy. Około, okej, okay, już na 100% nie wkradnie mi się. Okej, okay, to czekam powodzenia. A mam sprawę, czy byś na vlogu powiedział, zapraszam na kanał D. Michał. Link w opisie, proszę, bym chciał, bardzo wdzięczny. No, napisał, że Damian, ja już nie mam kradzionych filmów, ten koleś chcesz mnie zniszczyć, on kłamie, mam już swoje filmy, ten już mi się nie wkradnie na konto. Więc to znaczy tak. To znaczy, że już nie ma kradzionych filmów. Szczerze mówiąc, zobaczcie sami. Sprawdziłem, obejrzałem te niektóre inne filmy. Nie ma już tych kradzionych, co był ten ze żniw. Jeszcze 2 dni temu był, ale już teraz go nie ma. Jak widzicie, jest dużo mniej filmów. Wtedy już było ze 30, teraz jest chyba dużo mniej. Nie wiem, wtedy było dużo więcej filmów. Widzę, że tych zeżniw nie ma, to się myślę, jakiś był jeden film też. Kilka było ukradzionych, widziałem, pokazywaliście mi, wysłaliście linki, które są ukradzione. Dziękuję wam bardzo za to i dziękuję wam za to, że jesteście tak spostrzegawczy, że informujecie mnie o tym wszystkim, co się dzieje, piszecie to złodziej, piszecie mi na mojej stronce, że on kradnie, żebym coś z tym zrobił. No i dziękuję wam za to, więc Demichał 120 był złodziejem, dlatego że ktoś mu ukradł, znaczy dał sam z siebie, tak, konto. Jak na razie widzicie, nie ma żadnego kradzionego filmu. Sprawdziłem każdy film, czy nie jest kradziony, czy nie, w opisach, nie w komentarzach nie jest napisane, że jest kradziony, tak dalej. Sprawdziłem, wysłaliście mi też te filmy, które są kradzione, już ich nie ma, jak widzicie. Ten zeżnik też już znikł. Więc udało mu się, inaczej byłby już zniszczony, szczerze mówiąc, tak? Więc zasługuje jak na razie nawet o subskrypcję ode mnie. Subskrybuję go. Też zróbcie. Nie wiem, czy on to zrobił specjalnie, żebym zwrócił na niego uwagę, żeby
zrobił się, wiecie, no, że nagrał dziennie filmik, ale nie wiem o tym, czy to jest taka prawda, czy nie. Dobra, mniejsza o to, ale nie ma już kradzionych filmów, jest jak na razie uczciwy. Jak znowu coś się stanie, napiszcie mi, to całkiem go zniszczymy, jeśli coś będzie nie tak. Wiadomo, dobrze, że piszecie do mnie z takich spraw właśnie, że kogo reklamuję, ten jest złodziejem. I ja nie będę reklamował złodziei, ja jestem uczciwą osobą i będę reklamował uczciwe osoby. Więc wiecie, złodziei nie reklamuję. Niestety. Tylko same uczciwe osoby. No nie wiem, co tu mogę więcej powiedzieć. Subskrybujcie D. Michała 120. Został tak jakby okradziony. Mam nadzieję, że to jest prawda to, co on mi mówi, że mnie nie ukłamuje tak, bo będzie miał źle. Tak wam powiem. No ale już film ma swoje. Niech się dobrze rozwija, chłopak. Powodzenia mu życzę i wy też mu życzycie powodzenia. Subskrybujcie jego kanał. Jak będzie coś nie tak, to oczywiście wam powiem jak w najszybszym czasie, tak? Że coś jest nie tak. Dobrze, że sprawdzacie moje reklamy. Znaczy nie reklamy, osoby, które reklamuję, tak? Bo to jest. Widać, że oglądacie, czytacie moje opisy, tak? O Jezu, przepraszam. Jestem z powrotem, więc dziękuję Wam za te informacje, wszystkie, co się dzieje. I dziękuję za moje subskrypcje. 15 846 subskrypcji. Dziękuję Wam za to. Mam nadzieję, że niedługo dobijemy do 20 tysięcy. A tak jak mówiłem, za 15 tysięcy był konkurs. Niedługo z tym Danielem nagram vloga i wręczę mu czapeczkę. Zauważyłem, że może mniejsza oglądalność jest z Kamilem. Ogólnie vlogi widzę, zależy jakie, tak? Niektóre ładnie mają to, co awarię miałem. To też było dużo wyświetleń. A, i zapraszam do zwiastunu świetlicy tchórzowej. I możecie ją wynająć w każdej chwili. Piszcie na stronce mi. Ja mam wyślę linka. Ona jest do wynajęcia, więc zapraszam. No i widzę, że wam filmy się bardziej podobają, tak jak w komentarzach. Tylko po prostu ja nie mam czasu zmontować te filmy. Jak tylko mam czas, dziś nie mogę. Jutro będę mieć może chwilę czasu, to je zmontuję. Może z sianu kiszonki w końcu zmontuję, tak? Dobrze, dziękuję za oglądanie. Polecam D. Michała 120, subskrybujcie jego kanał. Oczywiście subskrybujcie też mój kanał. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Niedługo już będą vlogi na sportowy wariat. Znaczy vlogi, filmy ze sportowym wariatem. Więc subskrybujcie też kanał sportowy wariat. Kurde, musiałbym wbić raz, dwa. Ogólnie on ma już 357 subskrypcji, dziękuję Wam za to. Jest jeden film, który ma 9300 tysięcy wyświetleń w ciągu 2 lat. Mamy już 357 subskrypcji. Subskrybujcie mój kanał. Obiecałem, kupiłem siłownię. Ma mi w sobotę, niedzielę koleś przywieźć w cenie dowozu. Zapłaciłem też za dowóz, tak? 100 km, już tak mówię, nie będę jechał z dwukółką. Nie chciało mi się, powiedzieć, że będzie sam raz niedaleko, to nie, przywiezie mi sam raz. Będzie od razu vlog, film z siłownią. Muszę teraz trochę oczyścić sobie garaż, więc też będą vlogi z przygotowania miejsca na siłownię, trochę remoncik i tak dalej. Światło muszę doprowadzić, więc to mam nadzieję, że dziś zrobię, może coś nagram. Zobaczymy, zobaczymy. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie Sportowy Wariat, Dymichał 120 i Dediaksa. No to na razie, cześć.